Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zalętno i kolejny epizod serii CTF przed nami. Dzisiaj rozwiążemy sobie dwa challenge, czyli no przedstawimy dwa write-upy. Jak tutaj widać, strona CTF Learn zyskała nową i moim skromnym zdaniem całkiem fajną, całkiem fancy i szatę graficzną. Nie żeby poprzedniej części czegoś brakowało, ale mega mnie cieszy, że ten serwis rośnie, rozwija się, zaraża kolejnych ludzi pasją, ucząc ich bardzo dużo praktycznego doświadczenia. Pierwsze zadanko, które sobie dzisiaj przeanalizujemy, znajduje się w kategorii cryptography. i jest tutaj. Nosi ono nazwę Base 2 to, to the sixth, czyli w domyśle 2 do potęgi 6, a 2 do 6 to 64, czyli mamy tutaj już żaluzję do tego, że w tej zagadce najpewniej trzeba będzie skorzystać z kodowania o nazwie Base 64. Zresztą, no, wy już to wiecie także z tytułu tego odcinka na YouTube. I słuchajcie, to nie będzie tylko takie proste wyjaśnienie na zasadzie: tu jest narzędzie, wrzuć sobie zakodowany tekst i zobaczysz wersję odkodowaną i zadanie rozwiązane. No nie, my, jako osoby ciekawe świata, nie pójdziemy na łatwiznę. Słuchajcie, gdybym miał zrobić teraz trailer tego, co się tu za chwilę wydarzy, co za chwilę obejrzymy, no to jak w trailerach: nagle jep, Base 64, Tom Cruise, Nicole Kidman, Zbigniew. Zamachowski. kodowanie transportowe BASE 64. Olać czy używać? Oto jest pytanie. No w żadnym wypadku, a komu to potrzebne? No właśnie, a dlaczego? Dlaczego? Drogie panie, to ciekawe pytanie. I wciąż brak odpowiedzi na nie. Nie maruć więc jak stara baba. Otwórz sezam wiedzy jak Alibaba. Odłóż kebaba, baba niech zacznie się narada. Dobra, tyle trailer, bo taki ze mnie poeta jak skoziej życi i Waltornia. Myślę, że wiecie, co chcę powiedzieć. Nie pójdziemy na łatwiznę, bo wyjaśnimy to w pełni. Po pierwsze, po co w ogóle istnieje coś takiego jak kodowanie transportowe BASE 64, czyli dlaczego tego używamy? No i po drugie, pokażemy dokładnie, czyli bit po bicie, jak taka konwersja się odbywa. Jeśli wytrwamy obejrzymy, to obiecuję, że już do końca życia nie będziemy mieli z tym problemu. Serio. Zrozumiemy temat, a nie tylko coś zapamiętamy. A zrozumienie zostaje z nami już na zawsze. Także zapraszam do odcinka, wspomnę jeszcze tylko gwoli formalności, o drugim zadaniu, w którym spotkamy również BASE 64, a które znajdziemy w kategorii Forensics. Już nam znanej. I ustawmy też stopień trudności na medium. No i to będzie to zadanie. A cup, cheer of a flag. No to nieprzypadkowa nazwa, ale do tego przejdziemy później. Okej, okay, no to teraz jeszcze ostatnia wstępna i dobra informacja. Otóż ta nasza opowieść o kodowaniu transportowym Base64 nie będzie przerywana na YouTube co kilka minut reklamami. Jak widzicie film nie jest monetyzowany. A to jest ponownie zasługa firmy NordVPN, która zasponsorowała dla nas ten odcinek serii CTF. Bardzo za to dziękuję. Generalnie VPN to usługa, która tworzy dla nas w internecie bezpieczny, szyfrowany tunel, który chroni naszą tożsamość. Możemy też dosłownie kilkoma kliknięciami łatwo zmienić lokalizację, z której rzekomo pod dany adres przychodzimy. VPN zwiększy nasze bezpieczeństwo, anonimowość ograniczy szpiegowanie nas. No ale również usługa ta, która jest dostarczona w dobrej jakości i szybkości działania, jest płatna. Jeden z najlepszych VPNów na rynku, firma NordVPN, to potentat, którego aplikacji używa ponad 14 milionów ludzi. To tysiące serwerów rozsianych na całym świecie, do których możemy się podłączyć. Nasza aktywność sieciowa w ramach tej usługi nie jest w żaden sposób archiwizowana. Korzystamy z łatwej w użyciu, dostępnej w wielu systemach aplikacji, którą można skonfigurować tak, aby startowała razem z systemem i od razu się łączyła. Na jednym koncie można ustanowić aż do sześciu jednoczesnych tunelowanych połączeń. Sam zresztą korzystam z tej usługi na co dzień i jestem z niej zadowolony. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany posiadaniem VPN-a, no to firma przygotowała specjalnie dla naszych widzów kod promocyjny. Wystarczy udać się pod adres nordvpn.com, prawy slash pasja informatyki. Otrzymamy zniżkę na dwuletni plan i dodatkowo dzięki promocji pierwszy miesiąc gratis. Ten nasz kod promocyjny do koszyka to słowo pasja informatyki, pisane razem. Link znajdziecie w opisie filmu i w podpiętym na dole komentarzu. W firmie NordVPN dziękujemy za wsparcie naszej pracy, a w imieniu widzów dziękujemy za możliwość obejrzenia CTF-a całkowicie bez reklam. No to teraz, pogadajmy już stricte o kodowaniu transportowym. Po co w ogóle coś takiego istnieje? Komu to potrzebne? No, przede wszystkim w samej transmisji danych mogą wystąpić różne kody zero-jedynkowe. A co za tym idzie, jakiś program odbierający te 0 i 1 z wejścia może zinterpretować dany fragment transmisji jako na przykład znak sterujący. No bo istnieją przecież takie znaki w tablicy ASCII. Czasem nie mają one nawet graficznej reprezentacji, ale za to podejmują jakieś działanie. Na przykład powiedzmy przejście do nowej linii, znak ASCII 10, Line feed, lub 13, Carriage Return. W zależności od systemu operacyjnego różne mamy te kody, bądź będą to ich kombinacje, ale generalnie jeżeli program w trakcie transmisji napotka taki kod ASCII w przysłanym w tej transmisji przekazie, to może nas zrozumieć tak, że no tutaj wejście się kończy, no bo mamy znak sterujący końca linii. Tak zresztą na przykład zachowuje się klasyczna metoda CIN, którą znamy z C++, która w domyślnej implementacji no czyta dane z wejścia stdin do momentu wystąpienia spacji albo znaku końca linii. Zresztą nie chodzi tylko o znaki ASCII rzeczywiście sterujące, czyli te nie mające w ogóle graficznej reprezentacji. Bo taki na przykład napotkany na wejściu apostrof. No ten znak może nam zepsuć na przykład treść kwerendy w sql no bo to jest przecież w SQL-u komentarz. Na tym zresztą polega natura ataku wstrzykiwania SQL. No i tak samo na przykład znak hasha. Jakiś program może to zinterpretować jako początek komentarza. Albo kombinacja slash gwiazdka. Albo znak o kodzie ASCII 0, 0, no to jest przecież tak zwany terminator łańcucha. Jeżeli w tablicy znakowej pojawia się znak o kodzie 0, no to jest to przecież dla aplikacji informacja, że ten napis tutaj właśnie się kończy, terminuje. No i takie przykłady znaków, które mają wpływ na działanie programu, można mnożyć. Mówiąc najprościej, zdarzają się nam takie znaki, które nie tylko prezentują treść, ale także sterują przepływem, czy logiką, czy zachowaniem danego programu. Oczywiście na jakie konkretne kody sterujące zareaguje dana aplikacja i jakie konsekwencje może dany znak spowodować, no to już zależy od kontekstu, w jakim komputer to wejście, te przysłane zera i jedynki przetwarza, do jakiego procesu to ostatecznie trafia. Niemniej jednak zgodzimy się chyba wszyscy, zawsze może nam się przydarzyć w transmisji jakiś kod sterujący. I to czasem przypadkowo, nieintencjonalnie, bo na przykład aplikacja wysyłająca coś jest w innej wersji niż odbierająca, albo to zupełnie inne programy działające na różnych OS'ach. Zresztą fajnie o tym problemie znaków sterujących na wejściu opowiedział kiedyś Gynwajl Coldwind w przedmowie do książki Bezpieczeństwo aplikacji webowych, tej od Sekuraka. Pamiętacie ją zapewne, właśnie tę książkę listowaliśmy podczas akcji charytatywnej dla małej lęki. Przeczytam wam, cytując fragmenty tej przedmowy. Ginwald pisze tak: Odnoszę wrażenie, że historia po raz kolejny zatoczyła koło. W latach 70. -tych, 80. -tych i na początku lat 90. zeszłego wieku oknem na świat dla użytkowników komputera był tekstowy terminal, przez który uzyskiwało się dostęp do poczty elektronicznej grup uznetowych, czy też łączyło się ze swoim ulubionym BBS-em. No, tutaj tylko ja się wtrącę z wyjaśnieniem, że BBS no to jest skrót od Bulletin Board System, taka terminalowa tablica ogłoszeniowa. Dość stare dzieje, podłączaliśmy się do takiej usługi u kogoś postawionej, w sensie wzwanialiśmy się modemowo, telnetem i można było umieścić lub odczytać ogłoszenie, skorzystać ze skrzynki pocztowej, pobrać jakieś pliki, napisać coś do sysopa, tego admina, a nawet zdalnie uruchomić sobie grę komputerową. No, ku mamy, myślę, takie terminalowe usługi, które już w tamtych czasach zrzeszały nerdów. Spoka. I dalej Gunwayle pisze tak. Użycie kolorów, odgrywanie muzyki, czy choćby ułatwione pobieranie plików było możliwe dzięki tak zwanym kodom ucieczki. Escape sequences lub escape codes, przesyłanym do wyświetlenia sekwencją znaków, które zamiast trafić na ekran, były interpretowane przez oprogramowanie konsoli jako polecenia sterujące. Jak się szybko okazało, przetwarzanie wszystkich otrzymywanych z zewnątrz sekwencji ucieczki nie było najlepszym pomysłem, gdyż niektóre z nich pozwalały przekonfigurować terminal i niespodziewanie doprowadzić do wykonania poleceń dostarczonych przez atakującego. Przykładowo, przeglądając archiwa grup usnetowych można znaleźć historię o sekwencji rekonfigurującej terminale firmy HP w tryb loopback, w którym wszystkie kolejne otrzymywane znaki trafiały od razu na wejście. Czyli tak, jakby zostały wprowadzone z klawiatury przez użytkownika. Konsekwencje otrzymania takiego kodu ucieczki raczej nie trzeba nikomu tłumaczyć. Innym przykładem z przełomu lat 80. i 90. były tak zwane ANSI bomby, spotykane najczęściej w komentarzach plików ZIP, które były wyświetlane podczas rozpakowywania archiwów. Były to sekwencje ucieczki obsługiwane przez sterownik ANSI.sys, zwyczajnie używane do wygodnego mapowania poleceń. Pod skróty klawiszowe pod systemem MS-DOS. Na przykład zamiast pisać dir, mogliśmy dzięki temu nacisnąć F3. Atakujący mógł jednak tę samą sekwencję wykorzystać do podmapowania bardziej złośliwego polecenia, pod najczęściej używane klawisze. Aby temu zapobiec, zalecano filtrowanie niebezpiecznych sekwencji, korzystanie z alternatywnych implementacji kodów ANSI, to jest takich, które nie oferowały remapowania klawiszy, lub po prostu zrezygnowanie z użycia sterownika ANSI Sys. Pisząc te słowa ponad 30 lat później, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że gdzieś już to wszystko widziałem, bo gdyby tak. Powyższych akapitach zamienić terminal na przeglądarkę internetową, BBS-a na serwis internetowy, sekwencje ucieczki na HTML, organizacje standaryzujące ANSI i ECMA na W3C, a ANSI bomby na XSS, cross-site scripting, to w zasadzie otrzymujemy historię aplikacji internetowych niemal po dziś dzień. I owszem, technologicznie trudno porównać stosunkowo proste terminale do współczesnych, ogromnych i niezwykle potężnych przeglądarek internetowych. Ale od strony bezpieczeństwa aplikacji klienckich nadal walczymy z podobnymi problemami, wynikającymi z mieszania prezentowanych danych oraz kodów sterujących. Koniec cytatu. No, myślę pięknie i prosto wyjaśnione oraz z taką nutką historii i takiej refleksji po latach. Jak istotny to jest problem obecność znaków sterujących w przesyłanych danych. No i teraz kodowanie transportowe Base64. No to jest właśnie przede wszystkim odpowiedź na tego typu problemy. W tym kodowaniu zera i jedynki stanowiące na przykład zawartość jakiegoś pliku zakodujemy celem przesłania ich z użyciem, uwaga, tekstu. Użyjemy specjalnej uproszczonej tablicy kodującej złożonej tylko z 64 znaków i stąd właśnie nazwa. Tak to dokładnie wygląda dla base64. No nie jest to ASCII, które przecież liczne znaki sterujące zawiera. Tylko właśnie stosujemy taką uproszczoną tablicę, uproszczone kodowanie złożone jedynie z 64 znaków alfanumerycznych. No, wyjątkiem jest tutaj znak plusa i prawego slasha oraz tak zwany padding, czyli znak równa się. Jeden lub dwa takie znaki często znajdziemy na wyjściu czegoś co zostało zakodowane base64. O tym jeszcze za chwilę pogadamy i wyjaśnimy, także spokojnie, wszystko niebawem stanie się jasne. Ale samą ideę kumamy. Zamiast wielu znaków sterujących zakodujemy nasze zera i jedynki, na przykład przesyłanego pliku graficznego, zakodujemy to jako tekst. To w ten sposób upewnimy się, że kodów sterujących w tej transmisji zawartości pliku no, nie uświadczymy. No bo zasadniczo to przez internet wygodnie jest przesyłać właśnie dane tekstowe. Dlaczego? No bo tekst jest niezależny od systemu operacyjnego czy interfejsu jakiegoś konkretnego programu, od zastosowanej platformy. To dlatego strony internetowe są tekstem, który przesyłamy jako tekst HTML-a, CSS-a, no i tekst skryptów. Zwróćcie uwagę, używamy skryptów, a nie kompilowanych aplikacji, które odpalimy na wybranej platformie. No, strona internetowa to nie jest wykonywany program. To nie jest egzek. Nie, to jest zbiór języków opisowych i tekstowych skryptów. Dopiero u użytkownika końcowego zamieniamy ten odebrany z sieci tekst na wyrenderowany widok witryny. Tego renderowania dokonuje oczywiście przeglądarka internetowa. No a ona jest już oczywiście uruchomiona w konkretnym os na danej platformie. No to jest program odpalony na Windowsie, w Linuxie czy na Macu. To jasne, ale same dane krążące po internecie to dane tekstowe. Tekst jest krwią internetu, można tak powiedzieć. Niezależny od platformy sprzętowej. No taka była i jest idea sieci. I słusznie, bo dzięki temu internetu można było z powodzeniem używać w Windowsie 9.5, jak i będzie można używać w wersji, która pojawi się, nie wiem, w 2030 roku. No i właśnie kodowanie transportowe umożliwia nam przesłanie w sposób tekstowy, na przykład osadzonego gdzieś w HTML-u obrazka. W sensie te zera i jedynki, które tworzą tę grafikę. Ten plik, tego JPG, png czy zabawnego gifa. I tak samo po zakodowaniu zer i jedynek do danych tekstowych wysyłamy komuś załącznik do maila, np. przykład dokument Worda, arkusz kalkulacyjny, fotkę. No mówiąc najprościej, kodowanie transportowe posłuży nam do uwaga, transportu, a dokładniej mówiąc, transportu w sposób tekstowy, czyli taki, który natywnie wykorzystujemy w sieci. Bo jest niezależny, prosty, bo to zwyczajny tekst. Okej, okay, no to mamy już po co stosować BASE 64. Teraz dowiedzmy się, jak. I oczywiście najlepiej zobaczyć to na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że chcemy zakodować jakiś krótki, na przykład trzyliterowy wyraz. Niech będzie kot. No taki kot Behemot. No i oczywiście ktoś powie, słusznie, no ale takiego krótkiego wyrazu to raczej nie ma sensu kodować w BASE 64, no bo ten wyraz zawiera same litery. Na pewno też nie ma tutaj żadnych kodów sterujących. No tak, masz rację. Wiadomo, że tak jak powiedzieliśmy, kodowanie transportowe będzie mieć największy sens dla załączników, plików graficznych, dla długich ciągów informacji, w których wystąpić mogą przeróżne znaki. Jasne, ten kod tutaj to nie jest szczyt naszych możliwości. To tylko trywialny przykład, żeby zrozumieć proces kodowania. No to tak, zobaczmy sobie najpierw w tablicę ASCII. Mamy trzy litery KOT. No i to będą kody kolejno 107 literka K 111. I 116. I generalnie dowolny znak z tej tablicy zapiszemy sobie na 8 bitach, prawda? Owszem, pamiętamy też z poprzednich odcinków serii, że najpierw było to 7 bitów. To były kody od 0 do 127, to oryginalne ASCII, a potem dołożono 8 bit, czyli drugie tyle. No i to jest, tak dokładnie mówiąc, extended ASCII, czyli znaki zapisane na 8 bitach każdy. No to gitara, słowo kod złożone z trzech znaków K o te o takich kodach dziesiętnych No ale oczywiście komputer nie przechowuje tego dziesiętnie tylko binarnie No więc zamieniamy to na wersję bitowe oczywiście na 8 bitach rozłożone można powiedzieć że to są oktety No tak możemy powiedzieć i teraz wiem że w tej serii pewnie wszyscy to wiemy ale gdyby oglądał nas ktoś to jeszcze nie rozumie systemów liczbowych No sumujemy tutaj wagi aby otrzymać wartość dwójkową jeśli ktoś tego jeszcze nie umie, spokojnie, zapraszam do filmu o konwersjach na naszym kanale. Film, który, by the way, zbliża się do miliona wyświetleń. What the fuck film o takiej tematyce mega sprawa, tak czysto obiektywnie, abstrahując nawet od tego, że to ja zrobiłem ten film. Super sprawa. No ale dobra, to znamy wszyscy. Teraz, jak zamienić te kody ASCII na Base64? No, zobaczmy tabelę dla tego kodowania. Mamy oczywiście rzecz jasna, jak powiedzieliśmy, 64 znaki, no i dlatego nie da się tu użyć 8 bitów, bo 64 to 2, ale do 6. Czyli znaki w tym standardzie zapisu musimy zmieścić w 6 bitach. Czyli my te zera jedynki musimy teraz, oczywiście począwszy od lewej strony, no bo od początku transmisji, podzielić co 6, bo nasze znaki na tylu bitach mogą być zakodowane. Czyli nie na oktetach, a na sekstetach prawda. No to dobra, teraz jak mamy podział, to zapiszmy sobie pomocniczo wagi. No i teraz mamy, jak widać, nie 3, a cztery znaki po konwersji. Co nie dziwi, bo skoro użyliśmy mniejszej liczby bitów, aby zapisać znaki, no to płacimy za to wydłużeniem liczby tych znaków. Coś za coś. Tak samo jak, na przykład, liczby zapisane szesnastkowo będą z natury krótsze w zapisie niż, na przykład, liczby dziesiętne. Jest to logiczne. No i dostaniemy znaki o kodach dziesiętnych 26. 54, 61 i 52. Zapamiętajmy to sobie w takiej pomocniczej tutaj ramce. No i w tablicy Base 64 odpowiada to znakom kolejno A290, czyli kot to A290. No, tak trochę brzmi jak imię dla syna Ilona Maska, ale może i to jest jakieś imię dla kota. A290, kici, kici, mam dla ciebie. No wtedy taki kot powinien odpowiedzieć, a od kiedy my jesteśmy na ty? Jako żywo nie widziałem nigdy kota, który wypiłby z kimś bruderszafta. Ktoś wie z jakiej to książki? Ale wracając do tematu, nie jest to trudne. Chodzi tylko o to, żeby dostępne do transmisji dwójkowe, w cudzysłowie bity, wyrazić jako sekstety zamiast oktetów, czyli podzielić co sześć. Od lewej strony rozpoczynając, no bo rozpoczniemy od początku transmisji. No i spoko. Niemniej jednak ktoś tu znowu powie, o ziomeczku, miałeś tutaj wyjątkowe szczęście. Normalnie w czopku urodzony, bo dostaliśmy na wejściu 3 razy po 8 bitów, co daje łącznie 24 bity. No i to jest akurat mega fart, no bo 24 podzieli się bez reszty także na 6. Czyli nic nam na końcu nie zostało, żadne brakujące bity. Ale tak nie zawsze będzie. Bo weźmy sobie na przykład wyraz kotek. No taki mały kot. To teraz dostajemy 5 znaków ASCII, czyli 5 razy 8 bitów będzie, czyli łącznie 40 bitów. I teraz tego nie podzielisz równo na 6, no tego nie pomalujesz, no bo masz 6 razy 6, 36 bitów, no i zostaną 4 bity, a nie 6. I co wtedy? A no właśnie wtedy trzeba na użyć tak zwanego paddingu czyli w tablicy, jeszcze raz ją sobie zobaczmy, jest to ten specjalny symbol równa się. Na czym to polega dokładnie? Ponownie najlepszy jest przykład. Czyli wracając do tego naszego wyrazu kotek. No, procedura ta sama. Weźmy najpierw kody dziesiętne każdego znaku. 107, 111, 116, kot. E to jest 101. No i kolejne K, czyli kolejne 107. No to skoro mamy kody dziesiętne, to zamieniamy na wersję dwójkowe. No i dzielimy te bity co 6, żeby stworzyć sekstety. Oczywiście rozpoczynając od początku transmisji, czyli od lewej strony. No i faktycznie jak widać w końcówce zostaną nam 4 bity, a nie 6. No ale lećmy z tymi szóstkami od lewej strony. No to będą znaki o kodach dziesiętnie 26, 54, 61, 52, 25, 22. No a tutaj mamy tylko 4 bity. Ale co ważne, 4 bity o najstarszej wadze. No bo lecimy od lewej no to co można zrobić, żeby tych bitów było 6? No pewnie się domyślamy, dopisać 2 zera. Logiczne, no nie damy jedynek, bo to zmienia wartość liczby, tylko wstawiamy zera. No i to nam daje kod w tablicy base równy, no imię jego to 44. Czyli po kolei sobie teraz te znaki jeszcze zapiszmy znowu w pomocniczej ramce. Mhm. No i wrzućmy całą tablicę kodowania transportowego na ekran. No i to będą kolejno znaki. A290 dla kota, no to nas nie dziwi. A potem jest duże Z, duże W i małe S. No i wydawałoby się, że to już jest gotowe. No, taki mamy rezultat konwersji. Po prostu tam, gdzie brakło do pełnego sekstetu, dołożyliśmy zera i gotowe. Gra gitara. No ale uwaga! I to jest kluczowe, żeby to zrozumieć. Nie wystarczy się upewnić, że dobiliśmy zerami do brakującego sekstetu. Otóż musimy się upewnić, że dobijemy zawsze tymi zerami do kolejnych 24 bitów, bo to jest łącznie 6, 12, 18 i 24 bity, i potem mamy znowu pierwszych 6, 12, 18, no i to już jest ten przez nas uzupełniony sekstet, ale to jest łącznie 18 bitów a my musimy dobić do 24, czyli jeszcze trzeba wstawić tam 6 zer i taki sextet, który składa się z samych doklejonych przez nas zer oznaczamy właśnie jako padding, czyli ten symbol równa się. No generalnie spoko, tylko pojawia nam się naturalnie w głowach pytanie a po cholerę mam dobijać do akurat 24 bitów? Skąd się wzięła taka dogmatyczna zasada? Co to jakiś Mojżesz Informatyki dostał taki przykaz na kamiennej tablicy Base64? Z czego to wynika? Ano, z matematyki. To 24 to jest, jakby powiedział Euklides, najmniejsza wspólna wielokrotność. Rozrysujmy sobie to na spokojnie na osi liczbowej. Mamy jakiś tam łańcuch, po prostu oktety lecą sobie co 8. No i jednocześnie też od lewej strony od początku transmisji posługujemy się też sekstetami. No bo kodujemy w base 64. I zobaczcie, że jak narysowaliśmy sobie to skakanie co 6. No to bity ósemki i szóstki zawsze spotkają się, czyli zakończą, co dokładnie 24 bity. To dlatego musimy dobijać do 24? Oczywiście ktoś powie, no okej, okay, rozumiem, że to 24 to jest NWW, najmniejsza wspólna wielokrotność. Jasne, ale też po co mam dobijać do tych 24 bitów? Jeżeli to jest przecież i tak koniec tej transmisji. Czyli innymi słowy, po co w ogóle stosować padding? skoro generalnie wejście dekodujemy, odliczając bity i tak od lewej strony, czyli bez żadnych dwuznaczności czy wątpliwości po drodze lecimy sobie spokojnie na chilku od lewej do prawej i kiedy trzeba, kończymy, dobijając ostatni sekstet. Bo i tak wiemy, że te cztery ostatnie bity to był już koniec tego transportu tej porcji danych, prawda? Owszem, ale jednak czasami taka transmisja 0 i 1, która przyszła do nas z internetu, mogła zostać wcześniej przez jakiś program przesłana w takiej formie, że po prostu dokonano tam konkatenacji, czyli sklejania wielu części wiadomości w jeden wielki ciąg binarny. No i wtedy bez paddingu będzie lipa, no bo już nie ustalimy, gdzie dokładnie dokonano sklejeń różnych części. W końcu dostaliśmy wejście już po dokonaniu tej konkatenacji. No i to już jest musztarda po obiedzie. I dlatego zresztą w ogóle nazywa się to padding, bo to jest taki odstęp, nie? Dlatego tak się to nazywa. Bo po prostu mówi nam, gdzie zaczyna się kolejna, nowa 24. Także czysto technicznie rzecz ujmując, dużo lepiej jest jednak dobić bitami do pełnych 24 i dzięki temu mieć pewność, że w razie czego, nawet w przypadku poklejonych wartości, sami bezproblemowo dojdziemy do tego, gdzie się dane wejście kończy, a gdzie zaczyna doklejone następne. Nie możemy liczyć na to, że każdy twórca aplikacji czy programista będzie przestrzegał żelaznej zasady odpowiedniej separacji przysyłanych ciągów zer i jedynek. Że każdy na świecie nigdy niczego nie skonkatenuje, nie sklei. No nie, to musi być rozwiązanie, jak to się mówi, idiotoodporne, uniwersalne, zawsze możliwe do odtworzenia, autonomiczne. Także padding istnieje, no bo sekcje 8 nagle my zaczynamy dzielić co 6. No i trzeba powiedzieć, że gdzieś tam zer brakło, no i trzeba to uwzględnić. Proste, nie? Tylko trzeba pamiętać, że tak powiem o dobiciu do 24. Tylko i aż tyle. No ale jak wiemy, dlaczego jest to akurat 24, no bo dzieli się na 8 i na 6 bez reszty, no i jest najmniejszą wspólną wielokrotnością, no to myślę, nie sposób o tym zapomnieć. No bo rozumiemy, z czego to wynika. I ostatnia sprawa, moi drodzy. Na końcu danego przekazu może się czasami pojawić nie jeden padding, czyli jeden znak równa się, ale czasem mogą to być także i dwa znaki równa się obok siebie. Dlaczego tak się może zdarzyć? Ponownie przykład jest najlepszy. Weźmy sobie słowo koty, czyli nie jeden kot, a liczba w noga. No to znamy procedurę, lecimy. Kody ASCII dziesiętnie są takie, Zamieniamy je teraz na wersję dwójkowe. No i cztery znaki po 8 bitów, no to nam daje 32 bity. No i dzielimy na sekstety od lewej strony, to nam daje raz, 2, trzy, cztery, 5 sekcji po 6 bitów, czyli razem 30 bitów. No i zostały dwa. No i jak zostaną nam dwa, no to dobijamy do pełnego sekstetu czterema zerami. Ale też pamiętamy o konieczności dobicia do 24. No to tutaj jest pierwsza 24, no bo 4 razy 6, spoko, logiczne. A do drugiej 24 czwórki brakuje nam jeszcze tym razem dwóch szóstek o samych zerach, czyli właśnie dwóch znaków równa się. I dlatego tym razem są to dwa znaki równa się obok siebie. Kończące ciąg znaków po konwersji. No i jak zczytamy sobie to wszystko z tablicy Base, no to mamy A290E i duże Q. Także czasem może to być jeden raz, równa się. No tak było dla wyrazu kotek, no bo mieliśmy 16 bitów i do 24 zabrakło wówczas dwóch w trzecim sekstecie, no i jednego całego paddingu, 6 zer. No a w przypadku wyrazu koty zostało nam na końcu 8 oryginalnych bitów, czyli 6 plus 2, no to do dwójki dobijamy 4 zera, ale to nam daje wciąż tylko 12 bitów. I do 24 brakuje drugich 12. Czyli dwóch pełnych paddingów, każdy po 6 zer. Chciałbym kiedyś zrobić 6 zer. Taką rzeczę, taką. Kumamy? Myślę, że proste. Reasumując. Oktety zamieniamy na sekstety, począwszy od lewej strony, czyli od początku transmisji. Oczywiście dekodując będziemy robić odwrotnie. To sekstety zamienimy na oktety. Dobijamy zawsze do 24 bitów, żeby na pewno poprawnie dekodować ewentualne sklejone, skonkatenowane ciągi znaków. W Base64 nasze 0 jedynki tniemy co 6, no bo korzystamy z uproszczonej tablicy zapisanej na 6 bitach, która chroni nas przed przypadkowym użyciem kodu sterującego. Ot, cała filozofia. Dobra, to teraz wróćmy do naszego pierwszego zadania, które chcemy rozwiązać w CTF Learn. No i skopiujmy sobie ten wynikowy ciąg znaków, który tutaj mamy, który powstał, jak się domyślamy, już po zakodowaniu transportowym. Tutaj tak się zdarzyło, że akurat paddingów w tej sentencji nie ma. No i teraz pytanie, jak to zdekodować? Oczywiście jasne, możemy to teraz zrobić ręcznie, tym razem dekodując sekstety i zamieniając je na oktety. No ale wiadomo, że skoro już siedzimy przy komputerze, no to właśnie po to, aby on to zrobił za nas. A ponieważ jesteśmy na Linuxie. To skorzystajmy sobie po prostu z terminala. No i tutaj możemy sobie zdekodować trzymany w schowku rezultat kodowania transportowego poleceniem nie zgadniecie BASE64 i piszemy D albo pełną wersję minus decode. No, co prawda tak oryginalnie, to polecenie będzie od nas oczekiwać wpisania tutaj teraz ścieżki do pliku z zawartością do rozkodowania. Ale już mówię wam jak sobie prostą sztuczką zdekodować zawartość, którą mamy aktualnie w schowku. Już teraz naciskamy Enter i tutaj zobaczcie nie ma znaku zachęty, czyli teraz dekoder czeka na dane. Dajmy prawym wklej i dajemy Enter. No i teraz program czeka na kolejne dane wejściowe, więc naciskamy Ctrl D. Kończąc nasze wejście, co jednocześnie sprawia, że na strumień wyjścia, wprost do naszego terminala, trafia zdekodowana wersja, tuż przed znakiem zachęty. Przy okazji, inne metody dekodowania zestawiłem dla Was w ramce, którą widzicie teraz na ekranie. A my mamy flagę w naszym zadaniu. Flagi, łagi, ragi. What the heck? Wagi to chyba taka kiwająca się, niezadobrze dobrze zamocowana flaga. A ragi, no to chyba taka podarta, podniszczona. Czemu tak ktoś to zapisał? Nie mam pojęcia. Pewnie dlatego, że to się rymuje i brzmi zabawnie. No chyba, że jest to jakaś żaluzja do filmu, piosenki czy innego elementu popkultury. Przypomina mi to scenę z serialu Dr. House. Wilson dostrzegając House'a mówi Ach, czyż to nie Doktor Ironside? A House mu odpowiada Ach, czyż to nie Doktor? Nie miałem przyjaciół kiedy dorastałem, więc cały dzień samotnie oglądałem telewizję, przez co mogę teraz stale czynić odniesienia do popkultury, których nikt poza mną nie rozumie. No ja się właśnie teraz tak czuję, bo nie kumam tak ad hoc, do czego to się może odnosić. Jeśli ktoś wie, dajcie proszę znać w komentarzach. No a my wklejmy tę naszą odnalezioną flagę w jedyne słuszne miejsce w naszym zadaniu. I submitujemy dziada. Okej, okay, quest wykonany. To teraz magia wideo edycji. Ha, jesteśmy od razu w zadaniu numer dwa. I teraz twist fabularny. Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji, nikt tego nawet nie zaspoilował w trailerze. To ty masz to zadanie rozwiązać. Właśnie ty, wideo oglądaczu. Nie będzie drugiego write upa, bo ty już wiesz, co to jest BASE 64 i jak w praktyce działa. Jest weekend. Rozwiążmy to sami. Mam dla was jedynie dwie małe podpowiedzi. Po pierwsze, tytuł zadania to słowo CAP. No, nieprzypadkowo zostało zapisane caps lockiem. No nie, nie sugeruję tutaj, że to znaczy caps lock. Sugeruje natomiast nam to plik z pakietami zebranymi przez program, który jest snifferem. Capture Packets. Jaki to jest program? No, mając już doświadczenie w dziale Forensics, zbadajcie sobie zawartość tego pliku i na pewno tam znajdziemy wskazówkę. O którą dokładnie aplikację chodzi. A propos sniffingu, czyli wąchania. Jak można taką obecność base64 wyczuć? No przede wszystkim szukajmy łańcuchów tylko złożonych ze znaków obecnych w tablicy base64, jak również często gęsto może przydarzyć się padding na końcu zakodowanych sentencji. Czyli jeden lub dwa znaki równa się. Słuchajcie, komu uda się dotrzeć ale samodzielnie do flagi, niech ją wklei w komentarzu do tego filmu i ja będę wiedział, czy to zrobiłeś, zrobiłaś samodzielnie. Jeśli nie, to znajdę cię. I będę wszędzie za Tobą łaził. Z takim dzwonkiem. I będę mówił shame. Shame. Dobra, to chyba tyle na dzisiaj. Yy, chociaż nie, mam jeszcze suchara. Uwaga, jak się nazywa pies złomiarza? Puszek. No i dobra, to teraz jeszcze chcę bardzo serdecznie podziękować firmie NordVPN za zasponsorowanie tego odcinka serii CTF. Dzięki czemu tej naszej rozkminy na temat Base64 nie musieliśmy w ogóle przerywać reklamami. Film pozostanie kompletnie niemonetyzowany. NordVPN.com Prawy Slash Pasja Informatyki to jest link do możliwości uzyskania dwuletniego planu ze zniżką oraz pierwszym miesiącem gratis. Dziękuję także w tym miejscu w imieniu swoim i damiana wszystkim patronom kanału oraz osobom, które przekazały nam kiedykolwiek jakiś donate. Oraz wszystkim ludziom, którzy są tutaj obecni i oglądają. Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia, energii, wytrwałości w tym, co robicie zawodowo lub jeszcze w szkole. No i do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam serdecznie.